Panie Sierocki, błagam pana, rób pan coś, człowieku. Rób pan, bo już dłużej wytrzymać nie dam rady. Mi już jest wszystko jedno. Panie Sierocki, musisz pan rękę odjąć, to ach, odejmij i niech się dzieje, co chce. Ja z tej rewolucji bez ręki wyjdę, ale chociaż życie wyniosę. A co pan taki blady, panie Sierocki? Pierwszy raz pan krew widzi. Walka tylko w książkach wygląda ładnie, panie Sierocki. Albo jak żołnierze przy ognisku, oni śpiewają. A tak to naprawdę to jest krew. Panie Sierocki, ból i łzy. Ach, tnij pan. Weźmie, byle szybko. Ach ja. Panie Sierocki. Ludwik Gąsiorowski, urodzony 16 sierpnia 1807 roku w Rudzie koło Wielunia, był zasłużonym lekarzem, historykiem medycyny i społecznikiem. Był też przyjacielem i bliskim współpracownikiem Karola Marcinkowskiego, a w czasie wydarzeń Wiosny Ludów lekarzem w obozach i szpitalach powstańczych. Zmarł w 1863 roku w Poznaniu. Spoczywa dziś na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na wzgórzu Świętego Wojciecha. Ulica Gąsiorowskich na Łazarzu upamiętnia osobę zarówno doktora Ludwika, jak Heleny i Bronisława Gąsiorowskich, którzy byli fundatorami zakładu leczniczego przy tejże ulicy. 16 sierpnia 1264 roku książę Bolesław Pobożny nadał gminie żydowskiej w Kaliszu tak zwany przywilej żydowski, który przyznawał jej wolność religijną, odrębne sądownictwo, a także ochronę prawną. Statut ów stanowił następnie wzór dla innych gmin żydowskich w całej Polsce. 16 sierpnia 1885 roku we wsi Przechowo urodził się dr Ludwik Rządkowski, chemik i powstaniec wielkopolski. W czasie walk lat 1918-19 aktywny był na terenie Wrześni i Środy, był też jednym z dowódców polskich pod Zdziechowa i Szubinem. W okresie międzywojennym pracował jako chemik i wiele pisał z tej dziedziny, a także opublikował swoje wspomnienia z okresu powstania. Doktor Ludwik Rządkowski zginął z rąk hitlerowców jesienią 1939 roku w poznańskim Forcie VII. Jedna z trumien w podziemiach kościoła Świętego Wojciecha w Poznaniu kryje szczątki Stefana Bolesława Paradowskiego, kompozytora, teoretyka muzyki i dyrygenta urodzonego 16 sierpnia 1902 roku we Włocławku. Paradowski uczył się w rodzinnym mieście i w Bydgoszczy, a następnie związał się z instytucjami muzycznymi Poznania, zaś po 1928 roku prowadził zajęcia także w Lesznie i Bydgoszczy. Był kompozytorem wszechstronnym, szczególnie jednak lubił tworzyć symfonie, koncerty i pieśni. Stefan Paradowski był także zapalonym artystą fotografikiem, który zdobył szereg znaczących wyróżnień w tej dziedzinie sztuki. Zmarł w 1967 roku.